Cześć, dzień dobry, jestem Silver, a to jest Magic for Fun i dzisiaj mam dla Was coś niesamowitego, czyli pokażę Wam nie jedną, nie dwie, ale aż trzy talie do gry, która nie jest Magiciem, ale jest nią oczywiście moja druga ulubiona karcianka, czyli Yu-Gi-Oh! A te talie to nic innego jak legendarne deki edycja druga. Do oglądania! A więc tak, oto właśnie prezentuje się druga edycja legendarnych talii. Tym razem zobaczymy nie tylko talię Yugiego, ale również karty Kaiby oraz Joyego. No i tu mamy taką lekką podpowiedź w ogóle, co się tutaj znajduje. Mianowicie, mamy trzy talie. Pierwsza talia to jest talia Yugiego, gdzie udajemy, czy też przyjmujemy założenie takie, że nigdy nie stracił on swoich kart Exodii i to jest po prostu deck rozbudowany wokół nich. Więc jest to bardzo ciekawy pomysł, bo pierwszy raz dostajemy scenariusz What If. Po drugie mamy deck Kaiby, troszeczkę taki unowocześniony, z jednym potworem synchro oraz kilkoma kartami, które ogólnie teraz są dość mocno grane, na przykład Maiden with the Eyes of Blue. No i mamy tutaj fajne rzadkości kart. No i deck Joyego również unowocześniony, czyli mamy takie nowsze wersje starych deków. Do tego dostajemy trzy karty promocyjne, które są bardzo pożądane przez graczy. One wspierają archetyp Dark Magician, czyli ten, którego Yugi używał. Oraz mamy trzy karty legendarnych egipskich bogów, które są całkowicie grywalne, można ich używać normalnie. Do tego z każdym dekiem jest dołączony token foliowany, piękny, z postacią jakiegoś bohatera do danego deku oraz jego ace kartą. Tak wygląda oczywiście pudełeczko, z każdej strony jest przecudne. No i nie przeciągając dłużej, zacznijmy to rozrywać. Ok, jeszcze raz Wam pokażę to pudełko, bo teraz bez folii wygląda troszeczkę wyraźniej. Jak widać jest przecudnej urody. No i uwaga, zaczynamy. Otwieram zestaw legendarnych talii edycja druga. Tak to wygląda, moi drodzy. Tu są trzy talie, a tu nasze karty promocyjne. Dostałem tutaj Dark Burning Attack. Jest to karta specjalnie stworzona pod Dark Magician Girl, która jest tutaj widoczna. Jak może wiecie albo nie wiecie, jest ona chyba najbardziej sexy kartą w całej grze, przynajmniej tak twórcy założyli, że tak ma być. I ja się z tym zgadzam. Tutaj na niej jest jakoś specjalnie ocenzurowana, więc też fajnie. Jeżeli kontrolujemy właśnie mroczną czarodziejkę, możemy zniszczyć wszystkie potwory, które kontroluje przeciwnik. Więc jest to mega potężna karta, o ile jest ona w stanie wyjść na pole, a raczej będzie. Drugą kartą jest Dark Burning Magic, czyli połączenie ataku naszej mrocznej czarodziejki oraz jej mistrza Dark Magiciana Mrocznego Maga. Jest to karta szybkiej zagrywki, czyli coś jak nasz instant i mówi tak, że jeżeli kontrolujemy na swoim polu Dark Magiciana oraz Dark Magician Girl, to niszczymy wszystkie karty, które kontroluje przeciwnik. Tak więc wyczyścimy przeciwnikowi całe pole. Nie tylko stwory, ale również jakieś jego pułapki czy zaklęcia. A więc mega. No i teraz najważniejsza karta, której wszyscy poszukują teraz, jest to Eternal Soul. Eternal Soul jest kartą, która świetnie wspomaga archetyp Dark Magiciana i sprawia, że być może będzie on topowym deckiem. Tutaj należy zwrócić uwagę na ten obrazek, ponieważ przedstawia on mrocznego maga na takim starożytnym tablecie jakby, na takiej starej tablicy i jest to nawiązanie do hieroglifu, jaki był pokazany w anime, gdzie Dark Magician był taką duszą oddaną faraonowi do walki. Tak więc te trzy karty promocyjne, wszystkie są piękne i wszystkie jakieś tam potężne. Oczywiście te są bardziej profanowe, a ta jest mocno grana. No i teraz mamy trzy talie. Talię Kaiby, talię Yugiego oraz talię Joyego. Więc żeby tradycji stało się zadość, zacznę od talii samego króla gier, która tak jak wspomniałem jest tutaj przerobiona w ten sposób, że zakładamy, że nigdy nie stracił on swoich kart Exodii, które tak naprawdę zostały zniszczone, wrzucone do oceanu czy też do morza. Każdy zawiera kilka kart ultra rzadkich, w tym przypadku będą karty bogów oraz jeszcze kilka innych chyba tutaj jest kart promocyjnych jakby, czy też promocyjnych. Po prostu w każdym zestawie są te karty. Więc przejdźmy sobie przez karty Yugiego. Oczywiście nie będę ich omawiał, bo zdaję sobie sprawę, że nie do końca kapujecie o co w tej grze chodzi. Natomiast zaczynam się przy tych najważniejszych. No i na początek mamy trzy karty bogów egipskich. I te trzy karty są niby najpotężniejszymi fabularnie kartami w całej grze Yu-Gi-Oh! I one jakby pochodzą właśnie ze starożytnego Egiptu i były one strażnikami grobu Faraona. Jest tutaj po pierwsze Slifer the Sky Dragon, Obelisk the Tormentor oraz The Winged Dragon of Ra. Więc jest to również świetna gratka dla kolekcjonerów, bo są to jedyne jakby wersje kart, które można używać normalnie. Następnie dostajemy kartę nową, The Legendary Exodia Incarnate. Jest to jakby wcielenie wszystkich części Exodii naraz,
czyli tak jakby Exodia ożyła na nowo, uwolniła się ze swoich łańcuchów. No jest to karta, która zyskuje siłę za każdą Exodię w cmentarzu, no i ogólnie posiada bardzo potężne efekty, które sprawiają, że można wokół niej stworzyć cały deck. No i stajemy Tides of the Brethren, które pozwala nam przywołać dwa potwory, które dzielą level, typ oraz żywioł z potworem, którego wybierzemy jako główny cel. Jeżeli kojarzycie, to Yugi używa takich kart jak Alpha, Beta i Gamma the Magnet Warrior. No i jeżeli mamy jednego z nich, to możemy tej karty użyć, przywołać pozostałe trzy i stworzyć od tak Valkyriona. Świetnie łączy się też to ze sporkami Kaiby, który używa kart XYZ. No i tutaj możemy wybrać jakąś dowolną część, przywołać kolejną. No i na końcu mamy oczywiście Obliterate, czyli tak się nazywa atak Exodii, który zresztą tu jest widoczny. No i to również pozwala nam nie tylko pozbywać się zagrożeń z przeciwnika, ale również działać tutaj z Exodią i dodawać ją na naszą rękę. No i przechodzimy do części Exodii. Jeżeli chodzi o same Exodię, to zdjemy taki bajer, że jeżeli zbierzemy te 5 części, to na ręce to wygrywamy grę automatycznie. I mam tutaj głowę Exodii, ręce i nogi. No i tutaj chodzi fabularnie o to, że Exodia był takim bogiem jakby, czy też półbogiem, mega potężną istotą i żeby jakoś sobie z nim poradzić, to rozczłonkowano go i zapieczętowano w różnych miejscach te jego nogi, ręce i głowę, ale jeżeli ktoś zbierze wszystkie części i jakby złamie pieczęć, to ten karta wygra i jest tak potężna, że zniszczy przeciwnika od razu, natychmiast wygra nam grę. No i właśnie deck Yugiego skupia się wokół tych kart, 5 tutaj w tym wypadku. Fabularnie w anime, jakoś w pierwszym chyba, czy drugim, trzecim odcinku te karty zostały wrzucane do morza przez Weevila Underwooda. No i potem już Yugi nie mógł używać tych kart, ale to dzięki nim stał się sławny i w ogóle wszedł jakiś taki profesjonalny świat Yugiego, czy też właśnie Duel Monster. Mamy formę takiej Exodii mrocznej, Exodia Necros, która również żywi się częściami Exodii na cmentarzu. Jeżeli zbierzemy wszystkie 5, to wygrywamy grę, jeżeli dobrze rozumiem. Czyli to tyle, jeżeli chodzi o Exodię. Teraz przechodzimy do takich bardziej klasycznych kart Yugiego. Jest tutaj Dark Magician Girl, czyli dwie takie najbardziej znane karty Yugiego. Buster Blader, Silent Magician oraz Silent Magician level niższym, czyli level 4, level A. I tu chodzi o to, że wykonując pewne czynności zwiększamy poziom tej karty, czyli nakładamy takie jakby konterki, jak to przełożyć na Magicka. No i potem, gdy mamy ich tam odpowiednią ilość, to staje się mrocznie taką mocniejszą wersją siebie i przywołujemy Silent Magician level 8 z naszego deku, czy też z ręki od tak. Te triki, Big Shield Gardna, Magician Valkyria, jest również Blast Magician, Blockman Marshmallow oraz Sangan z nowym efektem. On został zeratowany wcześniej, gdy ginął. W jakikolwiek sposób to mogliśmy sobie dodać jakąś kartę za takie 1500 lub mniejsze naszej ręki. Teraz jest to zmiana, że nie możemy tego używać, tej karty, którą dodaliśmy na rękę, w momencie, gdy w tej samej turze została dodana. Tak więc mamy mnóstwo klasycznych stworków Yugiego oraz mamy kilka takich jeszcze dodatkowych. Co prawda używał ich bardziej mały Yugi, ale tej karty chyba nigdy nie użył. Natomiast jest ona w takiej stylistyce charakterystycznej dla potworów magów, jakich Yugi używał, więc powiedzmy, że jest to ok. No i zaklęcia. Gord Sarcophagus, czyli karta, dzięki której mały Yugi wygrał z dużym. Mamy Swords of Revealing Light, Magician's Dimension, Magician's Unite, te Tricky Spell 4, Thousand Knives, Dark Magic Attack, czyli są te karty, które zdaje nam Eternal Soul z naszego deku, z naszej ręki. Contract with Exodia, jest to karta, która pozwala nam wzywać Exodia Necros. Messenger of Peace, karta, która ogranicza ataki. Dark Factor of Mass Production, która daje nam normalne stwory z naszego cmentarza do ręki, czyli możemy dać kartę Exodii z powrotem na rękę. Monster Reincarnation, jest również Secret Village of Spellcasters, który kosztował w którymś momencie $40, teraz mamy reprint, więc oczywiście cena spadnie. Pod of Duality, również bardzo fajna karta. No i trapy. Tu będzie bardzo klasycznie, czyli Mirror Force, Magical Heads, Magic Cylinder, Magician's Circle, Backup Soldier, czyli znowu karta, która pozwala nam odzyskać karty Exodii, które zrzuciliśmy na cmentarz, na rękę z powrotem. Gravity Bind, znowu ograniczenie ataków oraz token Yugi oraz Dark Magician. Jak widzicie, token jest przepiękny i na pewno można go używać nawet w Magicu. Czyli tak wyglądała talia Yugiego w scenariuszu, gdyby nie stracił swoich kart. Przejdźmy przez kolejne. Myślę, że skoro zrobiliśmy Yugiego, to teraz talia Kaiby. Kaiba jest tym razem wyposażony w potwory Synchro, czyli takie nowsze wersje, których wcześniej nie było jakby w oryginalnym anime.
No niektórzy oczywiście mogą się czepiać, że tak nie powinno być, że dajemy nowe wersje oryginalnych kart, ale weźcie pod uwagę, że gdyby cały czas mieli reprintować to samo, to produkty by się po pierwsze nie sprzedały, a po drugie byłyby nudne. Tak więc, Maiden with the Eyes of Blue jest to karta typu Tuner, która pozwala nam potem przywołać takiego Sfora Synchro, który jest w kolorze białym, zobaczcie go za chwilkę, albo może od razu wam go pokażę. Wygląda tak. Azure Eyes Silver Dragon. Czyli po prostu musimy połączyć ją oraz niebieskookiego białego smoka, no i wtedy możemy czuwać tego, a on jest niesamowicie potężny. Jest to karta, która gra w topowym deku, a przynajmniej grała, teraz odrobinkę spadła na sile, bo po prostu wyszły mocniejsze karty, ale jeżeli coś się z tamtym dekiem stanie, jakoś go będą chcieli osłabić, to ta karta znowu wróci do łask. Mamy The Melody of Awakening Dragon, kartę, która pozwala dawać duże smoki, bardzo duże, czyli nasze niebieskookiego białe smoki na naszą rękę z naszego cmentarza. No i również był to pożądany wcześniej common, który kosztował nawet po 20 zł. Teraz mamy przedruki, jeszcze to jest w wersji ultra rzadkiej, więc super. No i jest Blue Eyes Ultimate Dragon, czyli najpotężniejsza forma niebieskookiego białego smoka. 4500 ataku, 3800 obrony, wymaga połączenia dzięki kart fuzji trzech niebieskookich białych smoków. Nie, a propos, dostałem w tej talii po raz pierwszy ever faktycznie trzy niebieskookie białe smoki, zawsze dostawaliśmy po jednym, po dwa. Co było całkowicie logiczne, bo jako Kaiba jako jedyny miał trzy kopie tej karty na świecie. Co fajne jest, to to, że dostajemy karty z trzema różnymi artami. I to jest oczywiście art klasyczny z pierwszego startera. To jest art z legendy niebieskookiego jego smoka, czyli chyba pierwszego dodatku, jaki powstał ever. No to jest chyba z Dark Beginning. Nie jestem pewien. W każdym razie trzy różne fajne arty. Fajny smaczek, tylko dziwne, że te klasyczne karty, takie ace karty naszych bohaterów są w wersji common, czyli niefoliowanej. No ale jakby dopiero dostaliśmy wersje foliowane, więc nie ma co bardzo płakać. Dragon Spirit of Wild jest kartą, która gra bardzo mocno ogólnie obecnie w Yu-Gi-Oh! Jest to jakby taka niedojrzała wersja niebieskookiego białego smoka, pozwala go przesywać oraz gdy chodzi na pole gry, to możemy rozwalić parę kart, więc jest również potężna i po prostu pyka sobie w topowym deku, który wygrał facet Mistrzostwa Świata. Kaiba Man, czyli podobno karta, którą zaprojektował sam Kaiba, żeby zwiększyć swoje ego jeszcze bardziej. No i po prostu jest to nasz sam Kaiba w postaci potwora, który poświęca się i przyzywa niebieskookiego białego smoka z ręki. White Stone of Legend, jajko, z którego wykluwa się niebieskooki biały smok, jedno z dwóch, bo drugim jest The White Stone of Ancients, potężniejsza karta. Również działa na podobnej zasadzie, że gdy zostaje wysłany cmentarz, wzywa niebieskookiego smoka z naszego deku na pole. No i mamy kilka kart typu Eyes of Blue, Protector with Eyes of Blue, Master with Eyes of Blue, no i wcześniej widzieliśmy Maiden with Eyes of Blue. No i teraz przechodzimy do takich klasycznych kart znanych faktycznie z anime. Battlelox, Lajin, The Mystical Genie of the Lamp, Vord Raider, Alexandroid Dragon, Blade Knight, Ancient Lamp, Tiger Dragon, to są właśnie karty, które wcześniej nie było w ogóle. Kid Modo Dragon, King of the Swamp, również bardzo pożądany common, fajny reprint, który pozwala nam wyszukać kartę polimeryzacji z deku, dodać ją do ręki oraz dodatkowo on może być substytutem pod jakąkolwiek kartę fuzyjną. Ride the Stormwinds, no i karty zaklęć. Bear Stream of Destruction, jeżeli mamy niebieskiego smoka, to rozwala wszystkie, jakie tylko są karty sporów na polu przeciwnika. Beacon of White, karta, która pozwala odradzać niebieskiego. Mausoleum of White, karta, która świetnie współgra z Maiden i zaraz wam wytłumaczę jak. Tylko ją odkopię jakoś tutaj? Jest. Chodzi o to, że ta karta jest na stałe na polu i z jej efektu możemy wybrać jako cel jakiegoś stworka i otrzymujemy wysłać jakiegoś innego stworka niebieskookiego z naszego deku na cmentarz i ten wcześniej brany stworek za cel otrzymuje tyle ataku, ile wynosił poziom tego stwora. Więc mamy Maiden, używamy tego efektu, targetujemy ją, w momencie gdy ją targetujemy odpala się jej własny efekt. Gdy zostaje targetowana, możemy wybrać niebieskiego z naszego deku, przyzywać go, czy też z cmentarza, czy też z ręki, więc stawiamy go tak i mamy niebieskiego za darmo i możemy od razu robić potem z jednej z tych dwóch kart z tego kompa, połączyć je w tego białego smoka, którego pokazywałem wam przed chwilą, czyli w Azure Eyes Silver Dragon. Dalej, karta polimeryzacji, czyli klasyczna karta fuzji, której używamy, żeby połączyć trzy niebieskookie smoki w jednego. Enemy Controller, Shrink, Silent Doom, Ancient Rules, Trading, również karta bardzo potężna, wrzucamy spora o poziomie 8 i dobieramy dwie karty. Where Art Thou, Pod of Discotomy, to chyba była karta sekretnie rzadką, nie zobaczę jakiejś dużej gry, ale ogólnie jest portpanowa bardzo fajną. Fusion Substitute, Unexpected Die, no i pułapki Negate Attack, Final Tag Orders, Shadow Spell, Cloning, Fusion Reserve.
No i chodzimy do jeszcze jednej karty pułapki. Jar of Aura jest również karta, która pozwala dobierać. No i omówiony już wcześniej Azure Out Silver Dragon. Ogólnie chodzi o to, że w momencie jak on zostaje przyzwany, to wszystkie inne smoki, które są obecnie na polu po naszej stronie, są nietykalne przez efekty kart do mojej następnej tury. No i na początku mojej tury mogę sobie wyzwać jakiegokolwiek smoka typu normal z mojego cmentarza na pole gry. Więc stawiam go w postaci obronnej, on ma 3000 obrony, czyli tyle ile niebieskokim ataku. No i potem odzyskujemy karty, które wcześniej straciliśmy. No i ostatnia karta, First of the Dragons. Jest to fuzja dwóch normalnych stworków. No i po prostu jest to bardzo potężna karta wspierająca typ normal, czyli te takie żółte, jasno-żółte karty. Bo potwory typu efekt, jakby ktoś nie wiedział, są pomarańczowe. No i oczywiście znowu dostajemy token, token Kaiby. Tym razem oczywiście z niebieskookim, białym smokiem. Również Kaiba wygląda całkowicie jak badass, czyli jak zwykle. Scrooderous, I got money. Takie było hasło Kaiby, przynajmniej wersji abridged. No i oczywiście dostajemy sam niebieskooki, biały smok, to jest tyle, więc fajnie. A więc mamy dwie talie z głowy. No i trzecia, według mnie jest najciekawsza tak naprawdę, bo tutaj jest takie w miarę przewidywalne. Natomiast tu mamy reprinty niesamowicie drogich kart, bo sama ta karta, która jest na przedzie, The Black Stone of Legend, kosztowała w którymś momencie chyba 40 dolców, a trzeba by mieć 3 sztuki, żeby złożyć competitive deck na czerwonookim, czarnym smoku, czyli na karcie, która jest power levelem podobna do niebieskookiego. Ogólnie deck Jay'ego tutaj skupia się przede wszystkim właśnie na wystawianiu czerwonookiego, czarnego smoka oraz na używaniu kart supportujących go. No i dostaliśmy reprinty tutaj naprawdę mnóstwo wielu kart. No i przejrzyjmy je sobie po kolei. The Black Stone of Ancients, Return of the Red Eyes oraz Red Eyes Flare Metal Dragon, czyli jego nowy Ace Potwór, a to był jego stary Red Eyes Black Dragon. Te trzy karty wszystkie są bardzo pożądane przez graczy, zwłaszcza ta pierwsza. Ona pozwala nam od tak przywołać sobie Red Eyes'a z dowolnego miejsca praktycznie. Red Eyes Flare Metal Dragon jest mocniejszą wersją Red Eyes'a, no a to jest po prostu odrodzenie dla naszego Red Eyes'a. No jak widzicie, sam Red Eyes. Tu jest jego jakby potem taka usprawniona wersja. Red Eyes Black Flare Dragon. Red Eyes Archfiend of Lightning. Red Eyes Retro Dragon. Black Metal Dragon. Czyli jak widzieliście, mnóstwo kart, które nawiązują do starych. Takie jak na przykład to, gdzie to był Summoned Skull, z którym łączył się Red Eyes, tworząc nowego potwora Black Skull Dragona, który był naprawdę potężny. No i przechodzimy do klasycznych kart. X-Raider, Alligator Sword, Baby Dragon, które się potem łączą w bardzo fajnego stwora, Jinzo, Goblin Attack Force, Gearfreed the Iron Knight, Rocket Warrior, Blue Flame Swordsman. Czyli jedna z bardziej klasycznych kart AJ'ego. Tylko że to jest po prostu taka wersja jako normalny stwór, bo wcześniej to była karta fuzyjna, ale ona jest całkowicie niegrywalna, a tu mamy przynajmniej jakiś efekt. Time Wizard, karta, którą wygrywał większość swoich pojedynków w Duelist Kingdom, która może po prostu manipulować czasem i albo niszczyć stworki, albo nam szkodzić. Może też ewoluować na przykład takiego Baby Dragona, robiąc z niego Thousand Dragona, czyli po prostu smoczek malutki się starzeje i zyskuje na sile. Phoenix Gearfreed, Gemini Summoner. Ogólnie ten deck jest bardzo mocno skupiony na kartach typu Gemini, czyli takich, które normalnie są traktowane jako potwory typu normal, czyli te znowu żółte, przypominam, ale mają też możliwość poświęcenia jakby naszego normalnego przywołania, które możemy wykonać raz na turę, no i wtedy otrzymują, stają się jakby otworami typu efekt, czyli parańczowymi, i dostają ten efekt, który tu jest wypisany. Dark Valkyrie, Command Knight, Valkyrian Knight, Keeper of the Shrine i przechodzimy do naszych zaklęć. Infernal Fireblast! Bardzo potężne zaklęcie do Raisa, które sprawia, że jest na polu od tak zdaje przeciwnikowi 2400 damage'u. Przypominam, że gramy na 8000 punktów życia, więc jest to dość sporo. Red Eyes Fusion. Kolejna karta, która była pożądana przez graczy, a była bardzo ciężko dostępna. Pozwala nam tak praktycznie wykonywać fuzję, no i przyzywać potem stworka, którego wam pokażę, albo pokażę wam go od razu. Czyli, moment, nie tego, tego. Archfiend Black Skull Dragon, czyli znowu mamy nawiązanie do karty Black Skull Dragon. Tym razem jest to oczywiście update name ta wersja. No i po prostu łączymy typu naszego czerwonookiego, czarnego smoka z tym Black Skull Dragon, który widzieliście wcześniej. Cards of the Redstone, karta, która służy do wybierania kart w tym deku. Polimeryzacja, Salamandra, Scapegoat, Foolish Burial, Roulette Spider,
Supervise, Mystical Space Typhoon, Symbols of Duty, czyli dużo sportu znowu dla potworów typu normal, to jest fajne. Red Eye Spirit, Kunai with Chain, Call of the Hunted, odrodzenie stworków, Torrental Tribute, karta, która niszczy wszystkie stworki, gdy ktoś wezwie stworka, Bear's Breath, czyli znowu niszczenie, gdy mamy smoka, Curse of Anubis, no i Joy Token, proszę bardzo. Jest piękny, jest piękny. No i ostatnia fuzja, czyli Alligator Sword Dragon, gdzie tutaj właśnie fajnie jest to pokazane, faktycznie widać to połączenie. Pozwolę sobie tutaj Wam zaprezentować, jak to działa, tylko odszukam odpowiednią kartę jeszcze. Okej. Okay. Ogólnie chodzi o to, że mamy to na ręce, używamy tego zaklęcia, czyli fuzji, zużywamy te dwie karty, wyrzucamy je na cmentarz, czyli łączymy w jedną i przyzywamy tego smoczka, który jest jakby, jak widać, połączeniem tych obu kart. Na tym polega fuzja. Te karty znajdują się w ekstra deku, tak, czy takiej strefie obok naszej talii dodatkowej. Tak więc, jeżeli chodzi o moje plany z tym produktem związane, to rozbuduję sobie talię Joego, rozbuduję sobie talię Jego. Jeżeli chodzi o talię Kaiben, to już jakby mam, bo gram niby z kokimi białymi smokami, bez takiej mocno competitive. No i myślę, że będzie fajna zabawa. Produkt bardzo ładny, bardzo fajny. Polecam go każdemu, kto lubi jakby tę karciankę lub ma jakieś fajne, nostalgiczne wspomnienia, bo można sobie fajnie odtworzyć różne pojedynki. No i to chyba tyle. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby kanał się rozwijał i był piękny, wielki, dojrzały, jak Maryla Lardowicz. O Jezu, głupi żart. Liczę, że zacznie się już niebawem, tak więc do usłyszenia. Cześć!